witajcie i przepraszam za dość długą przerwę na kanale. Niestety Life After dość skutecznie mnie odrzuca z każdą kolejną aktualizacją, przez co nie za bardzo miałem co nagrywać. W końcu jednak uznałem, że dobrym pomysłem będzie powrót do korzeni, ale wieśka nigdy nie zrobiłem na 100%, uznałem, że czas to nadrobić. Także jeżeli tylko ktoś ma ochotę na odrobinę fantazy z Geraltem z Rivii, to zapraszam na podróż. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. No to
Na razie. No, na razie. Kończy ci się sok. Wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Samo srebro. Złoto nie pasuje do mojej karnacji. Wiesz przecież. Masz jakiekolwiek ubrania, które nie są czarne albo białe? Bielizna. Bez i Agrest, oczywiście. Geralt, nie grzeb mi w kosmetykach. Jednak ładna ta nasza przełęcz. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej te cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Rozpuściliśmy ją trochę. Jak je rozpuściliśmy? Ja od początku mówiłem, że Ciri trzeba surowej ręki. Mówiłeś, zgadza się. Ale dałeś jej sobie wejść na głowę, jak my wszyscy. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole.
Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Nie jesteś w cyrku. Piruet! Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej, no. Ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. No właśnie, więc lepiej bądź grzeczny. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Idziemy na dole. Chyba jak spadnie. Teoretycznie samouczki moglibyśmy sobie skipnąć, ale raz, że są one częścią historii. A dwa, no nie ukrywam, przydadzą mi się, ponieważ pierwszy raz będę przechodził Wiedźmina na padzie. Co ci mówiłem o oddychaniu? No, od razu przez usta, w rytm kroku. Ciri, bez wygłupów. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujku Wesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczym u Pantera Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. Czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko choćby do poziomu nowicjusza. Wyciągnij miecz, Geralt! Szybkie cięcia! Raz, dwa, trzy! Ha! A masz! Mocne uderzenia! Nie oszczędzaj się!
Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda panno. To ma być silny cios? Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. Teraz parowanie. Cir, pod jakim kątem Geralt trzyma miecz? Co ja mam blokować? Walczę z kupią kukłą. Ćwicz na sucho. Słyszałeś, że staruszek zasnął w trakcie lekcji? Riposta. Cios, odpowiedź. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy od Quen. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. Rzuć igni, Geralt, aż polecą iskry. Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. Art, Geralt! No dalej! Patrz, Ciri. Art każdego wytrąci z rytmu. Kolejna akcji. Wsia krew nie cierpię tego. Akcji potrafi zamącić w głowie. Teraz Irden. Pokaż jej Geralt. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Za stary już. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. Dobra, starczy. Trening dowolny. No, pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaź stamtąd. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kaer Morhen. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Co to? Vesemir. Czekałem na ciebie. Biały wilku. Nie! W porządku? Miałem koszmar.
O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss? Yennefer. Zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła cię o coś głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Znajdziemy. Nie o to się martwię. Widziałeś jej ślady. Coś jej zagraża, a ja nie wiem co. Pędzi na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew. Albo gdzieś jej się strasznie śpieszy. Albo przed czymś ucieka. W każdym razie w coś się wpakowała. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój? Z Yennefer. Powodzenia. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze, kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieść z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję. Bóle. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Przebrnęliśmy przez demo i samouczki, także myślę, że tutaj dokończymy ten odcinek, a w kolejnym zabierzemy się faktycznie za grę.
Tak więc do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się.